Myślę, że zostałem sekretarzem Wisławy Szymborskiej tak naprawdę dzięki dwóm cechom, atrybutom, a może przedmiotom. Mianowicie po pierwsze posiadałem, jak to się mówi, język angielski, a po drugie naprawdę posiadałem urządzenie wówczas niezbędne do komunikacji ze światem, które się nazywało modem. Pewnie młodsi widzowie nie wiedzą, co to było, ale to było urządzenie, dzięki któremu można się było połączyć z internetem przez telefon. Kiedy pierwszy raz przyszedłem do Wisławy Szymborskiej, do jej mieszkania, po przyznaniu jej Nagrody Nobla, to cały czas dzwonił telefon. Ona była mocno zakłopotana, ponieważ nie mogła go wyłączyć ze ściany, dlatego że to gniazdko telefoniczne było zastawione pewnym PRL-owskim meblem, który się nazywał meblościanka i był rzeczywiście przykręcony po prostu do ściany. I ona była lekko bezradna, ja ją poprosiłem o nożyczki, przeciąłem kabel i powiedziałem już. Na co ona powiedziała: genialne. I myślę, że od tego się zaczęła moja kariera jako sekretarz. Oczywiście to jest tylko połowa i ta bardziej anegdotyczna część historii, bo zaraz potem zamontowałem tam automatyczną sekretarkę, która moim groźnym głosem informowała, że to numer taki i taki i proszę zostawić wiadomość. I tak naprawdę było przez 15 lat. Jest taka teoria, że Nagroda Nobla, literacka Nagroda Nobla, jest swego rodzaju pocałunkiem śmierci dla pisarza, dlatego że to nie jest nagroda za konkretną książkę, czy za konkretny wiersz, za konkretny utwór, tylko to jest nagroda za całokształt, właściwie dawana pod koniec życia pisarzowi. Więc jeżeli się coś już dostanie za całokształt, to bardzo trudno jest potem coś jeszcze napisać, tak sądzę. Tak naprawdę potrzebowała kilku lat, żeby odzyskać możliwość pisania wierszy i tak naprawdę od razu dała mi do przepisania dwa wiersze, mówiąc, że na pewno krytycy się rzucą na te wiersze i będą porównywać, czy są gorsze, czy są lepsze w stosunku do tych, które do tej pory pisała, ale jak to będą dwa wiersze, to ta krytyka się jakoś rozłoży.